Witajcie na kolejnym filmiku. Dzisiaj zrobimy ćwiczenia wzmacniające mięśnie pleców. Ćwiczeń będzie 6 plus jedno ćwiczenie rozciągające na koniec. Każde ćwiczenie wykonujemy powtarzając je 3 razy, czyli robimy tak zwane 3 serie. W serii około 20 powtórzeń, ja będę sugerował 20, ale ktoś jak ma więcej sił, robi więcej, jak ma mniej sił, oczywiście może zrobić mniej. Niemniej 20 to jest tyle, to jest taka ilość, która powinna nie być problemem dla większości z Was. Dobra, zaczynamy. Pierwsze ćwiczenie. Wszystko brzuchem do dołu dzisiaj. Pierwsze ćwiczenie. Leżymy na brzuchu, ręce na głowie, na karku z tyłu, łokcie wysoko. Podnosimy 20 razy w ten sposób głowę z klatką piersiową, łokcie zadarte wysoko. To robimy 20 razy. Drugie ćwiczenie, znane Wam już, wcześniej było pokazywane. Ustawię się bokiem. W pozycji leżącej unosimy wyprostowane nogi do góry. To ćwiczenie już było, także w ten sposób unosimy złączone nogi wyprostowane. Też 20 razy. Kolejne ćwiczenie. Ręce kładziemy na pośladki, grzbietową stroną ręki i wykonujemy 20 uniesień tułowia w górę, tak samo ściągając łopatki do siebie. Również 20 razy i oczywiście wszystko po 20 razach robimy krótką przerwę. Następnie wykonujemy drugą serię tego samego ćwiczenia. Znowu przerwa i znowu trzecia seria tego samego ćwiczenia. Dobra, czwarte ćwiczenie. Zginamy kolana. Ręce sobie podkładamy pod brodę dowolnie. Kolana są zgięte pod udzia. Z udami tworzą kąt 90 stopni. Kolana złączone i wykonujemy uniesienie ud w górę. Próbujemy podnieść. Nie da się za wysoko, ale samo to, że staramy się mocno unieść nogi, trzymając je złączone, powoduje, że bardzo mocno pracują mięśnie pośladków. I tak samo, 3 serie po 20 uniesień. Kolejne ćwiczenie w leżeniu przodem, ręce z przodu, nogi z tyłu i wykonujemy 20 wznosów nóg i ramion w górę. Zostajemy, czyli na samych biodrach, czyli wygląda to w ten sposób. Hop, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć i tak do 20 i oczywiście powtarzamy 3 razy. Kolejne ćwiczenie, klęk prosty podparty, tułów wyprostowany, tu kąt prosty, między ramionami tułowiem również kąt prosty i unosimy na przemian lewa noga, prawa noga, lewa ręka lub lewa noga, prawa ręka. O, ustawię się, tak będzie może lepiej. I w tył, prawa noga do przodu, prawa ręka do przodu, lewa noga do tyłu, powrót i hop, powrót. Na chwilę przytrzymanie, powrót, na chwilę przytrzymanie, powrót. Pokażę z boku, jak to wygląda, czyli idzie prawa ręka, to lewa noga, czyli po skosie i powrót, hop, po skosie i powrót. I też 20 razy wykonujemy 20 takich wznosów naprzemiennych. I na koniec ostatnie ćwiczenie, żeby te mięśnie, które tutaj pracowały, rozciągnąć z pozycji z poprzedniego ćwiczenia. Wykonujemy kocik grzbiet tak zwany, czyli unosimy mocno, wypychamy plecy mięśniami brzucha do góry, głowę chowamy między ręce. I mocno, mocno wypychamy plecy. Wracamy i po chwili wykonujemy to po raz kolejny. Przytrzymać powiedzmy między 5, 10, około 10 sekund te plecy tak mocno uniesione. No i to by było na tyle. Przypominam, każde ćwiczenie robimy około 20 razy. Tak z zastrzeżeniem tego, co powiedziałem wcześniej. I 3 serie każdego ćwiczenia wykonujemy. Między seriami można zrobić krótką przerwę. Znaczy robimy oczywiście krótką przerwę, a między ćwiczeniami może być troszeczkę dłuższa
ale nie musi. To wszystko. Trzymajcie się, pa.